Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt zarządu. Bardzo bym prosił o przedstawienie. Panie Przewodniczący, w sprawie trybu realizacji prac zawodowych i długich lotników w ramach zadań powierzonych w uczelni wysokiej na terenie 12 bieżących pogodzin w 2013 roku. Paragraf pierwszy. Wnioskuje się do zarządu infrastruktury regionalnej i transportu krajowego, aby prace remontowe drugich chodników w ramach zadań powierzonych i priorytetowych na terenie 912 bieżących pogodzin w 2013 roku były realizowane przez firmy wyłonione w drodze przetargu. Paragraf drugi, uchwała podjęcie w tym obowiązku. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos w tej sprawie? Ja powiem tak, przedstawiałem to tego roku, w tym roku również podejmowaliśmy taką uchwałę. Można powiedzieć, że 80% prac zostało wykonanych w ramach przetargu nieutrzymaniowego. Na pewno były to prace znacznie tańsze, śmiem stwierdzić, że 30-40% środków zostało zaoszczędzonych. Były niestety problemy z wykonawcami, no ale jest to, tak jak mówiłem, zawsze ryzyko, że jeżeli chcemy oszczędzać, zawsze może istnieć ryzyko, że będzie, proszę. No były to sporo oszczędności, mogę powiedzieć, że tak jak mówię, z rzędu 30-40% te ceny były niższe. Nawet myślę, że w niektórych przypadkach były i więcej niż z prac utrzymaniowych. No podam przykład, park przy ulicy Mała Góra według ceny miał płacić około 100 tysięcy, około 40 tysięcy. Fakt, że budowany był bardzo długo z problemami i tak dalej, no ale jest efekt końcowy. No myślę, że sporo tych rzeczy było w ten sposób robionych. Tak, na Kodówku chodnik, parking na Kodówku, budowany przykładem jest parking na Kodówku, który miał kosztować 300 tysięcy, a kosztował 120 tysięcy. Czy ktoś z Państwa chciał zabrać głos jeszcze w tej sprawie? Nie widzę, wobec powyższego poddaję pod głosowanie uchwałę o przetargu. Drogę przetargu. Stwierdzam, że Rada przyjęła jednogłośny projekt uchwały.